Całkiem niedawno, bo za życia naszych dziadków, miała miejsce epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu. Była to ostatnia epidemia tej choroby w Polsce. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Variola vera, ospa prawdziwa, jedna z najstarszych i najgroźniejszych chorób zakaźnych. W tych ciężkich dniach Wrocław żyje i pracuje normalnie. Ospa prawdziwa to choroba zakaźna wywoływana przez jedną z dwóch odmian wirusa ospy prawdziwej, variola minor lub variola major. Śmiertelność w zależności od odmiany wynosi od 10 do 90%, a jej typowymi objawami są charakterystyczna wysypka przechodząca w pęcherzykowatą formę oraz gorączka. Jej główną drogą szerzenia jest droga kropelkowa. Przejdźmy jednak do Wrocławia. Jest maj roku 1963, a do Polski wraca z Indii oficer Służby Bezpieczeństwa, Bonifacy Jedynak. Zgłasza się do szpitala MSW we Wrocławiu z objawami tropikalnej choroby i zaraża salową. Niestety zostaje źle zdiagnozowany, wykryto u niego jedynie malarię. Bonifacy staje się pacjentem zero. Bilans końcowy wyniósł 99 zachorowań, w tym 7 zgonów, zaś głównymi zakażonymi byli pracownicy służby zdrowia. Od pierwszego zachorowania do ogłoszenia epidemii minęło 47 dni. Ten dzień to 15 lipca 1963 roku i jest nazywany Czarnym Poniedziałkiem. Wirus jest tak groźny, że od razu zaczęto działać. Ruszyły przygotowania szpitali, izolatoriów czy miejsc do kwarantanny. Miastem rządzą lekarze. Ostry dyżur dla całej służby zdrowia. Kilkudziesięciu lekarzy, pielęgniarek, salowych dobrowolnie odcięło się od świata. Zamknęli się z chorymi w szpitalu na Szczodrem. Pracują dzień i noc w czasie tropikalnych upałów, w ochronnej odzieży, w maskach na twarzy. Co ciekawe, ściągnięto kilku lekarzy specjalistów z Gdańska, którzy rok wcześniej w swoim mieście mieli problem z ową zarazą. Równolegle rozpoczęto akcję szczepienia mieszkańców. Na końcu zaszczepionych było 98% mieszkańców Wrocławia. Łącznie w kraju zaszczepiono około 8 milionów ludzi. Wrocław, ognisko ospy, otoczony wałem ochronnym szczepień. Od połowy lipca świadectwo szczepienia stało się najważniejszym dokumentem. Ścisła kontrola przy wjeździe i wyjeździe z miasta. W kasie nie sprzedadzą biletu. Straż kolejowa nie wypuści. Mimo dość surowych restrykcji zdarzały się przypadki zachorowań poza Wrocławiem. Miasto otoczone było kordonem sanitarnym. Wszędzie można było zobaczyć plakat z napisem "Witamy się i żegnamy bez podawania rąk", zaś klamki do drzwi były owinięte szmatą z chloraminą. Trzeba zwrócić uwagę, że przepływ informacji nie był wtedy tak dynamiczny jak dzisiaj. Informacje były przekazywane ludności głównie przez prasę. Władze chciały uniknąć paniki, zaś niedoinformowanie sprzyjało szerzeniu plotek. Na przykład w innych regionach kraju krążyły słuchy, że ulice Wrocławia toną w trupach. Mimo że WHO szacowało, że epidemia będzie trwała 2 lata, to już we wrześniu tego samego roku ogłoszono koniec epidemii. Wracając do samej ospy prawdziwej, to w roku 1980 WHO ogłosiło, że jest ona eradykowana, czyli całkowicie zwalczona. Podczas epidemii została zredukowana duża część biurokracji, zaś szybkiemu zwalczaniu zarazy sprzyjała m.in. solidarność mieszkańców miasta. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. To już koniec tego filmu. Zapraszam Was na filmy o pandemii hiszpanki z 1918 roku oraz o pandemii czarnej śmierci z XIV wieku. Ponadto zapraszam Was do pozostałych filmów na kanale oraz do zostawienia łapki w górę i suba z dzwonkiem. Do usłyszenia.